Witajcie widzowie, ja nazywam się Cybek i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Wyspa Mrozu. To co wy ostatnio robicie pod odcinkami jest po prostu niesamowite i aż mój mózg nie jest sobie z tego w stanie wyobrazić. Ale jakoś wam się ta seria bardzo podoba, odcinki będą, jak mówiłem, pojawiać się wtorki i czwartki. Postaram się też w weekendy, chociaż w to wątpię, ale mam plan, żeby na ten najbliższy weekend zrobić dla was live'a z Draftful dwójki, także zapraszam, o ile jeśli wszystko się uda. Jeśli się wszystko powiedzie, to informacje o tym, że pojawi się właśnie live z Draftful 2 pod czwartkowym odcinkiem. A teraz więc tak, jak pamiętamy, w ostatnim odcinku dostaliśmy tę informację, że mamy się kierować w stronę oczyszczalni wody i tam się pokierujemy i to się znajduje na południe od stacji pogodowej. Mogę mieć trochę chrypkę, ale mam nadzieję, że będzie takiego problemu. I tak. Na południe od stacji meteorologicznej. Czy mi się wydaje, że to będzie gdzieś... I think like in this way, mi się wydaje, że to bardziej gdzieś w tą stronę. Także idziemy. Jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję, za ilość łapek, jaka się pod tymi odcinkami ostatnio pojawia i że wam się ta seria podoba w ogóle. Oczywiście, jak mówiłem, po wyspie Mrozu 1 pojawi się Wyspa Mrozu 2. A dalej to już zagadka. Na pewno jakaś seria się pojawi. I może tym razem zrobimy tak, że... Może zrobimy jakąś, nie wiem... Parę tytułów mam, także jeśli chcecie, możemy z jakiegoś, nie wiem, jakiegoś tytułu horror zrobić serię też. Jeśli jesteście chętni. A jeśli się pytacie, jaka... Seria dokładnie, to tak. Mam Layers of Fear na pewno. Na pewno się znajdzie Soma. No trochę tytułów mam, także pod komentarzem wam dam. Dokładnie napiszę komentarz, przypnę go do... No także jest mnóstwo rzeczy do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o zrobienie serii z czegoś. A teraz idziemy w stronę stacji pogodowej, także jak mówiłem, wszystko się pojawi w... komentarzu. No i przy okazji powoli już kończę malowanie pokoju. Dzisiaj kiedy jest ten odcinek, znaczy dzisiaj kiedy ja to nagrywam, mój pokój jest tak naprawdę już powoli w fazie, jeszcze trzeba tylko pomalować jedną stronę na inny kolor ściany. Później to tylko wystarczy tam powymieniać, dać meble, może jakieś lampki powymieniać czy coś. No i tak naprawdę już jesteśmy przy końcu, tak naprawdę. Mówię, sorry, ale mnie strasznie chrypa coś dzisiaj bierze. Nie wiem, powoli zaczyna się taki okres, już wiecie, taki pod sezon grypowy, także może mnie coś brać. I mam nadzieję, że nie, bo wtedy byście nie mieli żadnych odcinków we wtorki i czwartki. A tego bym nie chciał na pewno. Dobra. Dobra. Jeśli się spytacie, skąd wiem, w którą stronę iść, to tak mniej więcej ze względu na to, że ja... O ile mi się wydaje, chyba w poprzednim odcinku, czy tam poza odcinkiem sobie... Już nie pamiętam, czy poza odcinkiem, czy na odcinku, czy jak robiłem sobie cięcie. Jak robiłem sobie cięcie, to mi się wydaje, że ja chyba robiłem screenshota, czy tam po prostu sprawdzałem sobie lokację i mniej więcej pamiętam, w którą stronę się muszę kierować. Na południe od stacji pogodowej, dobra, więc jak najszybciej do stacji meteorologicznej trzeba dojść. Zamykamy się tam na noc, prześpimy się, jeśli jakieś łóżka będą. Chociaż wątpię. Ale zawsze trzeba liczyć na pozytywy. Dobra. No nie jestem spowolniony, dobra. Dobra, to jest ten głupi szkielet, tylko nie pamiętam już jego nazwy. Dobra, woda. Krowy. Nie, jedzenia mi nie brakuje. Świnek też nie. Prędzej to by mi się przydał... Wow. Dopiero zobaczyłem, że tam szkielet jest. No, prędzej by mi się przydały owce na łóżko. W ogóle ja mam łóżko? Nie mam łóżka. Chyba czyli nie wziąłem. Jeb. No, także jak będę miał własny pokój, większa możliwość wrzucania filmików z kamerką, może nawet większe możliwości w prowadzeniu odcinków. Because how I said. Dobra, mniej więcej w tę stronę. Mi się wydaje, że powinienem teraz iść tak gdzieś pod górę.
Najwyżej trafię przypadkiem na samolot. No cóż, takie rzeczy czasami się zdarzają. A, to jest jednak wyżej. Nie no, zarąbiście. Dobra, jest stacja meteorologiczna. Przepraszam za wszelkie błędy językowe. Jak mówiłem, chrypa lekko człowieka męczy. A w sumie nawet wcześniej mnie męczyła stal podgorączkowy, także no. Wait, czy ja wciskam teraz... Tyle jakie? Nie, nie wciskam, okej. Okay. Jesteśmy przy stacji meteorologicznej i pisze... Czekajcie, wejdziemy tutaj. I było napisane, że... Znajduje się na południe od stacji pogodowej, czyli na south, czyli gdzieś mniej więcej w tą stronę, ale zobaczę, czy tutaj gdzieś są łóżka, to bym się przespał. A w ogóle chyba ta modyfikacja na temperaturę chyba jest na 1,7. No szkoda, że ona jest tylko na 1,7. Na pewno... Byłoby... Świetnie. O! Wszystkie moje poprzednie notatki, jak miło. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Dobra, może już pójdziemy na to południe. Może akurat będą łóżka i się wyśpię i... Wszystko tutaj w tej chwili się tutaj porusza, może zniknie z rana. Szczególnie byłoby dobrze, jakby szkielety zniknęły, bo to jest... Bo to się zbiera od nich ból dupy po prostu. O, ból dupy. No i oczywiście... Bardzo wam dziękuję także za subskrypcję, no. Planuję na 200 subskrypcji zrobić live'a. I następnym celem będzie 500 subskrypcji. No ale mówię, ja za bardzo nie liczę na to, że ktoś mnie zasubskrybuje, mówię. If you want, you can subscribe me or not. Mówię, ja nie błagam o subskrypcję aż tak już ostatnio bardzo. Jestem już gotowy na to, że mój kanał skończy na 500 subskrypcjach. Czy to jest oczyszczalnia wody? Głupie pytanie, tu jest wszędzie woda, nie powinienem takie pytanie zadać. O nie, to jest ten kościotrup, co... O nie, woda mi się skończyła. Nóż. Znaczy nie, że się woda skończyła, ale potrzebuję się napić. Daj mi wodę. Dobra. Może to zatkam. O, dziękuję. Teraz to tylko zatkam i zejdę. No ładnie, ładnie. Ładna oczyszczalnia ścieków. Tylko pytanie, czy jest wejście do niej stąd. Jest, ale drabinki nie ma. Mogę nie schodzić w ten sposób. A, dobra. To tak. A jest tu jakieś wejście? Może tak przez jakąś rurę czy coś? Chyba nie ma. Dobra, wchodzimy. W ogóle mam w planach, jeśli się wszystko powiedzie, bardzo z chęcią bym nagrał duo ze znajomymi. Coś. A się spytacie, w co to? Coś na pewno się znajdzie. Dobra. Wow, jesteśmy. Dobra, okej, okay, na spokojnie, więc tak, mamy jakiś budynek. Wygląda to, że nic nie możemy zrobić. Wiadro wody, notatka Garego, mróz i problemy. Ucieczka mi już nie jest potrzebna, albo nie, będzie potrzebna. Znaczy, czy mam tutaj jakiś gość? Dziwny człowiek, brak wody. A to mi się przyda? W większości pracowników nie porozumieją telefonie, Dobra, to się nie przyda, więc tak, problemy, mróz i notatka Garego, więc tak, najpierw problemy. Nasze rury wodociągowe nie dostarczają wody na wyspie Beta. Ten stan rzeczy spowodowała niska temperatura. Pomimo licznych napraw nie udało się nam przywrócić dopływu. Wszelkie prośby wysyłane do Snow lądują zapewne w koszu. No niestety. To ma niestety wygląda na to, że ma całkowicie na razie gdzieś chyba to co się dzieje. Woli chyba chować swój tyłek w bunkrze i tyle. Jeśli jakiś tam w ambasadzie ocieplonej. Woda w naszych wszystkich zbiornikach zamarzła. Bez wody pitnej ludzie są skazani na szybko śmierć. Jeszcze ten pieprzony mróz. To jakaś kara? Dlaczego stało się tak... Się to tak nagle? Czy władze coś kryją przed nami? Tego raczej się nie dowiemy. No... No niestety, no. Tak się zdarza, dobra. Problemy, brak wody, mróz. Notatka Garego. Aktualna sytuacja pogodowa wydaje się być optymistyczna. W naszej stacji na szczęście nic nam nie grozi. Z własnej woli wybudowaliśmy kotłownię.
Tak na wszelki wypadek, pogłoski o katastrofie na wyspie Alfa i zainspirowały nas do wybudowania owego pomieszczenia. Dziś napisałem do mojego przyjaciela, że, tu, że ze stacji radiowej, aby tu przybył. Okej. A, w ogóle to była stacja radiowa, a ja powiedziałem telewizyjna. Za to też przepraszam, ale takie błędy się zdarzają niestety. To trzymamy. Dobra. Widać, że... No nie za bardzo. Tutaj nic, kaloryfer. Żelazny napierśnik. I mam większy ten, okej. Okay. Przykro mi, z wool jacket, muszę się z tobą pożegnać, żelazo i to. To sobie pozbieram. A wiadro wody raczej nie, bo tu wszędzie jest lód, także to mi się nie przyda, ale przynajmniej mieli wodę pitną. Dobra, schodzimy. Węgiel! Mi się to podoba. A zaraz, bo była notatka Garego i jakieś pomieszczenie było, że ich zainspirowało. Notatkę Garego, mam notatkę Garego, dobra, to w razie czego wszystko przeszukamy. Węgiel, dobra, zbierzemy sobie trochę węgla, bo to się na pewno przyda. Dobra, raczej tyle węgla mi się wydaje, że wystarczy. Raczej tak, no bo ja nie potrzebuję tak dużo węgla. Dobra, co tam było w notatkach z własnej wyobraźni kotłownie? Tak na wszelki wypadek. Głogowskie katastrofie na wyspie zasłużyły do budowania owego pomieszczenia. Gdzieś napisałem do mojego przyjaciela ze stacji, aby tu przybył. Okej. Dobra, i jak? Czyli gdzieś tutaj musi być kotłownia w takim razie. Dobra, no to let's... Shall we see? Dobra, szukamy jakiegoś... Coś a la wejście. Popatrzcie się tak z góry. Może to jest? To jest? Nope. That's not it. Ej, zostaw mnie. A, bo dźwięki mobów, dobra. Kotłownia na stacji. Gdzieś może się kotłownia na stacji znajdować? No, spierdzielaj mi stąd. Dawaj. Tak, teraz pytanie, gdzie tu jest jakaś kotłownia? Wiem, że tutaj gdzieś jest, tylko jak zwykle... Nie to tutaj. Ała! Szkielety. Dobra, szukamy. A jeśli nie znajdziemy, tutaj się szybko na chwilę gdzieś zatrzymamy. Idź do tej kotłowni. Jak John Wick obijaj strzały. Jak John Wick. Ała. Dobra, chwila przerwy. Tutaj zostaję na chwilę. Dobra, zaraz do was wrócę, tylko się napiję na szybko. Dobra, więc tak, przeszukaliśmy dokładnie już ten. I wygląda to, że musimy wrócić do stacji radiowej. Bo ten. Znaczy, no, musimy się wybrać teraz do stacji radiowej, ze względu na to, że tu już nic naprawdę nie ma. No ale ciekawe, że... Kotłownie w ogóle. Dobra, mięso z zombiaka zostawię na potem. No i tak. Teraz długo idziemy z powrotem do stacji radiowej i stamtąd na północny wschód za jakimś dziwnym facetem i 7 osobami, które pracowały z tej stacji radiowej na północny wschód. Tylko oczywiście, żeby na ten północny wschód pójść, to trzeba najpierw wrócić do stacji radiowej. Dlatego teraz idziemy długo. Nie wiem, czy chcę robić... Zrobię pewnie jakieś parę, na pewno troszeczkę wytnę z tego materiału. O nie. Nie, szkielet. Nie, zostaw mnie, no kuźna. Jakbyś nie mógł kiedyś zginąć. Jak ty masz dobrze. Wiesz się, że jeszcze słońce, że śnieg nie przestał padać. Żyj póki możesz, a nie... Ło. A jeden to już się tam pali. No. Wow, jest stacja meteorologiczna, o to mi chodziło. Dobra, teraz... No, trochę zostało. Ale tak jak mówiłem,
Jak się uda w ten weekend, to Draftful 2 będzie. Nie wiem, czy z widzami, czy może z kimś ze znajomych. Czy może ktoś z Discorda, ale miło by było zagrać też z kimś, z jakimiś osobami znajomymi, bo czasami raźniej jest ze znajomymi, co nie? No dobra. Ale spokojnie, wy też będziecie mogli zagrać, także nie martwcie się. Jeśli się okaże, że jeśli za bardzo nikt ze znajomych nie będzie mógł grać, to po prostu więcej osób będzie mogło z was grać. Zagrać dokładnie. No, jest. Dlaczego tak... Coś, czego tak bardzo szukałem. Nie wiem, po co robię nożyce, ale wolę, wiecie, jest to bardziej opłacalne. No, mówiłem, 3 z jednej owcy i ja ciebie mogę się pozbyć. Ciebie też mogę się pozbyć. A ciebie to zostawić? Nie no, nie będę marnował mięsa. Dobra. I co zrobię z dwiema wełnami? Rzucę. Może ktoś przeżył i będzie potrzebował akurat zrobić sobie kurteczkę jakąś. Dobra. No kurna, ta chrypa. Ech no. Okej. Okay. Napity jestem. O, zambiaczek z łopatką. No, dawaj, wychodź. No. No i super. A, dźwięków... Dobra, już sobie przypomniałem. Dźwięki wyłączyłem, bo było słychać te... Tych, no, strażników. No, tylko nie pamiętam, jak się nazywają. Oni pilnują te podwodne całe struktury. Na pewno nie topiciele, bo topiciele są na 1.4... Od 1.13, także no. Chyba strażnicy się nazywali, nie pamiętam za bardzo. Ja się z nimi aż tak często nie spotykałem w Minecrafcie. Dobra, więc tak. Od bunkra idziemy w tamtą stronę. Jak go znajdę oczywiście. A później długą tylko w stronę... Idąc za zimnym gościem. No nie chcę tego. Ostatnio w wolnej chwili sobie trochę rysuję i w ogóle się zajmuję. Bo może i nagrywam na YouTubie, montuję, robię grafiki, ale ja w wolnej chwili wolę sobie też czasami, wiecie, porobić coś, czym ja się interesuję. I think about maybe making music. Jakąś spokojną muzyczkę bym zrobił. Tylko oczywiście, żeby coś takiego zrobić, to bym musiał, wiecie, mieć na to czas. A patrz na to, że będzie szkoła. Przepraszam, że ziewam, ale... No. Ale patrząc na to, że będzie szkoła, dokładnie już dzisiaj jest rozpoczęcie roku szkolnego, to obstawiam, że nie będę miał tak dużo czasu na to, o czym bym pragnął. Także no. W sumie to jakbym na weekendzie nagrał i od razu zmontował filmiki, to tak naprawdę miałbym czas dla siebie, ale szkoła, nauka i tak dalej. Dobra. Idziemy szukać jakiejś tutaj, jakiegoś wadapaju. Albo jakiejś zamrażniętej wody. O, jest, proszę. Dlatego jest. Dobra. No. To pij. Wiesz, to nie jest... Wiesz, to nie truje. No najwyżej no, trochę, ale... No, ale się pić da. Liczę na to, że nie będziemy mieli tak dużo roboty w tym roku, naprawdę. Bo ja też bym swoimi rzeczami chciał się zająć. No ale cóż, no... A niestety takie jest życie. Życie jest nowelą. Późna, no. Ja zgubiłem stację radiową. Zaraz mi nie mówcie, że ja gdzieś źle poszłem czy coś. Chociaż wątpię, no przecież w tą stronę właśnie musiałem iść. Ale jest na to szansa, chociaż jest na to szansa, że mogłem się zgubić. Ja jestem typem osoby, który często przypadkiem drogę gubi. A, królik, dobra, myślałem przez chwilę, że ktoś za mną idzie. Ech, Jezu, króliku. O nie, woda się kończy. No i tam jest woda, ale za daleko. Bierzemy. Pijemy wszystko, co ja mam. I liczymy, że gdzieś tutaj w pobliżu będzie jakieś miejsce, żeby móc się napić wody.
No coś, ostatnio muszę przyznać, że niefajnie jest. Niefajnie się dzieje. W ogóle piszcie, jaka u was jest sytuacja w szkole. U mnie no jest szansa na długie przerwy i izolatki. Może nawet będzie tak, że autobusy u mnie mogą nie jechać. I'm not sure. Niestety na razie wszystko to jest jedna wielka niewiadoma przez to, co się dzieje. Ale patrząc na to, że będzie za niedługo sezon grypowy, to tym bardziej będą zamykać szkoły. Jak to było napisane? Północny wschód? Pewnie północny wschód. Ale sobie zobaczę. North. Gdzieś w tą stronę, o. Tak, tak, gdzieś w tą stronę. Nawet sobie zobaczę, gość. Nie to. Tak to. Odjechali na północny wschód. Notatka Garego, co sobie zostawię. Czyli mniej więcej w tą stronę oni szli. Czy tam pojechali. Wymywa tyle materiał. Ilość materiałka, ilość tego, ile ja będę musiał ten materiał wycinać, jest po prostu niewyobrażalna. W ogóle ja całkowicie zgubiłem... O nie. To idź! Idź! Idź, kuźwa! I... Teraz liczyć na to, że woda mi pomoże. No i super, jeszcze od szkieleta dostałem. Nie no, dzięki. Wiesz co, to jest... Najbardziej pomocna rzecz, jaką od ciebie dostałem. Bembex! Ja się trochę zgubiłem! Would you help my... help me? Nie, ale serio. Ja się... Najprawdopodobniej na 100% zgubiłem. Mam nadzieję, że jak najprędzej znajdę to, co... Znajdę z powrotem tą placówkę. Znaczy stację. I uda mi się na... Za tym gościem, za tym dziwnym facetem. No bo pisali, że east mam iść. A nie west. A nie west. Aha. Dobra. Pitko na pitko, teraz idziemy dalej. Cudem będzie, jak w ogóle znajdę tą lokację z powrotem. Cudem będzie, jak wrócę do tej stacji. Ała? Powiecie, że to jest to kuźna, no jeszcze mi... Gdyby człowiek nie czuł pragnienia, życie byłoby o wiele prostsze. Wyobraźcie sobie, ile rzeczy... Tak! Tak, to jest to, 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 to to, to jest. My wife is here i moje 10 FPS-ów, obstawiam, że u was tego nie ma, ale u mnie to jest i to jest niewyobrażalne. Dobra, zaczekajcie, zobaczę, czy tam nie było gdzieś, może mi nie zapisał właśnie. Tak, czyli docelowy kierunek to jest wschód. A ja jak głupi idę do... A jak głupi idę na północny wschód. Dobra, widzowie, więc tak. Idziemy. No mówię, najwyżej materiał będzie nieco dłuższy, no. Nara, jeśli się spytacie u mnie, jak to wygląda. No w sumie, jak to... Jeśli się spytacie u mnie, jak to wygląda, to... To ja mam... To materiał ma u mnie z... Tak... Gdybym miał tak policzyć... Woda, racja. Woda, woda, woda. To u mnie mój materiał ma tak już z 40 minut. Czyli ogólnie będzie... Dużo do wycinania. A patrząc na to, że ja dopiero tam dojdę, jak będzie pewnie... Godzina... To, no to nie fajnie, powiem. Będzie co wycinać. No ale hej, będziecie mieli przynajmniej może więcej odcinków. Nie no, nie będę wam wrzucał pół materiału, gdzie pół godziny, gdzie na przykład przez 15 minut mamy lora, 15 minut chodzimy, kolejne 15 minut chodzimy, a przy kolejnym odcinku tylko też 15 minut jakiegoś lora, czy cokolwiek jest. Dobra. Dobra. Mówię, wszystko robię dla was. Nawet mogę dla was nagrać odcinek dwugodzinny z jakiejś nudnej gry i wyciąć większość materiału, gdzie tylko coś jest. Jak Boga kocham.
Czy ja naprawdę jestem aż takim idiotą, żeby tego nie znaleźć? No nic. Mówię się. Twojej inteligencji się nie wybiera. Taką inteligencją... Nie no. Wszystko zależy od twojej nauki. Dobra, czy jesteśmy? Tym razem dokładnie wszystko przeszukamy. Nie będę od razu wskakiwał z góry do środka. Ale cieszmy się tym, że coś takiego jest. Jest ambasada tank! Jak miło. Jak to będzie, jak to się okaże, że to będzie koniec odcinka, to... I'll be shocked trochę. I confused jednocześnie. Dlatego się najemy i napijemy. Dobra, no to co, wchodzimy. Ambasada tank. Od razu dziwne dźwięki, dobra. Więc tak, kładziemy. Mam dużo pochodni, także mi nie powinno to przeszkadzać. Witamy w ambasadzie tank, moi kochani. Mamy notatki i ludzi. Pan gość zostaje tutaj. Ucieczka zostaje tutaj. Lodowi pustelnicy zostają. I dziwny człowiek też tutaj zostaje. A to bunkier to nie. Bo cóż, obstawiam, że będziemy normalnie szli już w dobrą stronę. Tutaj notatka. Tutaj nic. I to chyba tyle. Nie, tu jest jeszcze coś. Dobra, to tam nie już. Tam nie przechodzimy. Na razie to poczytamy sobie, co my tu mamy. Mogę usiąść? Mogę usiąść. Dobra, no to. Przeczytamy sobie po kolei wszystkie dokumenty. Co my tu mamy? Tak. Notatka. Ludzie. Lodowi. Nie, lodowi pustelnicy. Notatka Jacoba. Okej. Okay. A czy zaczynamy od notatki? Dziś w południe odbyło się spotkanie z głównego dowództwa Snow i Tank. Cała konfrontacja skupiała się na współpracy między firmami i przyszłymi eksperymentami. Barney Forbes pojawi się osobiście wraz z profesorem Gordonem. Okej. Okay. Ludzie. Dziś nad ranem do naszej ambasady przybyli ludzie ze stacji radiowej wraz z jakimś Charlesem. Prosili nas o wsparcie w postaci sprzętu i prowiantu. Planują wyjaśnić co nieco ze Snow. Jako iż tank jest neutralny, nie mogliśmy im pomóc. Ten Charles wydawał mi się znajomy. Okej. Okay. I że skądś go kojarzą, Charlesa. No, tak jak on to pisał w jednym dokumencie. Zaczynam się martwić za istniałą sytuację. Od kilku dni temperatura utrzymuje się na minusie, a dostawy wody zostały zatrzymane. Niemożliwe jest, żeby w maju występowały takie anomalie. Coś się dzieje, ale ja nic z tym nie mogę zrobić. Jestem zwykłym pracownikiem. Jacob, okej. Okay. No cóż, no nikt nie mógł poradzić, że coś takiego... Nikt nie wiedział w ogóle nawet, że coś takiego się wydarzy. Dobra, ja tu zrobię miejsce w razie czego. Jeden bruk zostawię. A, to. Okej, idziemy na górę. Okej, czyli to nie jest wszystko, okej. Tutaj już chyba za bardzo pochodni nie będę stawiał, ale tu widać, że tu... Że tu były jakieś pogaduchy. Dobra, zobaczmy wszystkie dokumenty, jakie tu są. Tymczasowy obiekt, sztuczny pokój. I brak wody. To chyba teraz wszystkie firmy przeżywają. I stacje. Brak wody. Od tygodnia brakuje nam wody, pomimo licznych wiadomości do zarządcy wodociągów nie otrzymuje odpowiedzi. Moi ludzie grożą im nawet buntem, jeżeli czegoś nie zrobimy. No przykro mi na się stało się. Sztuczny pokój. Dziś odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele Snow i Tank. Rozmowa wydawała się przebiegać dość spokojnie, ale coś tu nie gra. Ten złowrogi wzrok tuszowany sztuczną radością na twarzach wysłanników Tank bezpośrednio wskazywał, że oni coś kryją. Istnieją pogłoski, że tanki Snow realizują o projekt lasera napędzanego czerwonym proszkiem, który mógłby przebić skałę macierzystą. To by tłumaczyło ich dzisiejsze zachowanie. No najprawdopodobniej tak. Tymczasem. Giz wydał nam rozkaz, aby przebyli tu pracownicy stacji radiowej oraz czas zostali wysłani do ich tymczasowego ośrodka. Podsłuchałem rozmowę szefa, dowiedziałem się, że ten obiekt znajduje się na wschód stąd. Zgodnie z poleceniem grupa została przetransportowana skuterami. Okej, okay, to nam się przyda. Sztuczny pokój, to zostawimy. To też jest ciekawe. Co tu mamy? Garaż. Do garażu się nie dostanę, prędzej górą się dostanę, dlatego szybko tam się dostaniemy. I chyba na tyle zrobimy w tym odcinku. W następnym odcinku udamy się na wschód. No to się czegoś dowiemy, dobra. O, tak. Witamy w garażu.
Witamy w ga... Wait. Witamy w garażu, nie wiedziałem, że to aż taki idiotyczne to jest, co zrobiłem. Jeszcze było pode mnie przejście, dobra. Wiecie co? Chrzanić to, co będzie na tyle w tym odcinku. No, ja się nie spodziewałem, że będę... Zapt. Aha! No to fajne mają... Dodatki. Ogrodzenie dokładnie. Dobra, to tak jak mówiłem, to będzie na tyle w tym odcinku, widzowie. Tutaj zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku udamy się do tymczasowego obiektu, w którym może się znajdować Charles. Dlatego do zobaczenia, trzymajcie się, nie zapominajcie o łapce w górze i subskrypcji. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!